Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dziś chciałabym Wam pokazać rzeczy, pielęgnację, której aktualnie używam i o której chciałabym Wam troszkę więcej opowiedzieć. A dlaczego? Dlatego, że są to kosmetyki jednej marki, jednej serii, której używam zarówno na dzień, jak i na noc. I od razu, nie przedłużając, już Wam mówię, o jakie kosmetyki chodzi. Są to kosmetyki marki Oilan z serii Effect. Znaleźć je możecie wyłącznie w drogeriach Superfarm. Nie są one bardzo drogie, więc polecam Wam je przetestować. A dlaczego Wam je polecam przetestować, już Wam mówię. Zacznijmy może od... przejdźmy może przez pielęgnację, tak jak robię to, od pielęgnacji wieczornej. Więc najpierw zmywam swój makijaż płynem micelarnym. I tutaj mamy kojący płyn micelarny do makijażu twarzy i oczu. Jest to płyn micelarny, który zawiera kwas hialuronowy, ekstrakt z alg, a także prowitaminę B5. To jest produkt przeznaczony do skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do reakcji alergicznych, więc są to produkty, które znakomicie sprawdzą się w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy nasza skóra jest przesuszona, kiedy działa na nią czynniki zewnętrzne, takie jak chłód na zewnątrz, a także ciepło od grzejników. I ciepłe grzejniki przesuszają nam właśnie powietrze. To, co mi się podoba w tym produkcie, to to, że jest to produkt z pompką. Opakowanie jest smukłe, poręczne, nie widzę żadnych tutaj wad. Ja dozuję jedną pompkę produktu na wacik, zmywam oczy, potem przymywam jakby pierwszą warstwę makijażu z twarzy. Bardzo dobrze zmywa makijaż oczu. Dobrze sobie radzi z tuszem, nie podrażnia oczu, nie zostawia ich za mgłą, jest bardzo komfortowy i właśnie sprawdzi się dla osób, które mają wrażliwe oczy. Nie próbowałam go na makijażu wodoodpornym, więc nie wiem, jak się sprawdzi, ale z tym zwykłym radzi sobie spoko. Potem przemywam twarz żelem do mycia twarzy przy użyciu wody, no i tonizuję twarz. I tutaj również mam tonik z serii Oilan. Jest to tonik łagodząco nawilżający. Jak poprzedni produkt również jest do cery suchej, alergicznej. Również bardzo mi się podoba, że ma pompkę. Jedną pompkę dozuję sobie na wacik, przemywam twarz i jest naprawdę dobrze. Produkt nie przesusza twarzy, fajnie ją tak jeszcze dodatkowo koi. I lekko nawilża, mogę powiedzieć. Teraz przejdźmy do kremu na noc. Mam tutaj krem na noc również z serii Effect Oilan. On jest zapakowany w takie pudełeczko, a w środku mamy szklany słoiczek. Jest to krem rewitalizująco-odżywczy. On zawiera w sobie witaminę C plus E, a także kwas laktobionowy. Już Wam mówię tutaj, co producent pisze. Krem rewitalizująco-odżywczy to aktywna odnowa dla skóry zmęczonej, z przebarwieniami o nierównym kolorycie. Receptura jest bogata właśnie w witaminę C, E, a także olej arganowy i masło mango, które zapewnia kompleksową pielęgnację w nocy. Jak wiecie, widzicie, kosmetyki te są idealne wręcz na okres jesienno-zimowy, ponieważ one będą koiły naszą cerę, będą pozbywały się przebarwień, będą ją jakby odżywiały i będą nadawały blasku zmęczonej w tym okresie cerze. Krem bardzo ładnie pachnie. Naprawdę, zapach jest super, bardzo dobrze się rozprowadza po twarzy. On jest gęsty, a zarazem lekki, ponieważ konsystencja jest gęsta, ale formuła jest lekka, bo jeśli nałożycie ten krem na twarz, on się bardzo szybko wchłania, nie pozostawia takiej tłustej warstwy, więc możecie od razu iść spać, nie martwiąc się, że pobrudzicie sobie pościel czy poduszki. A rano buzia jest bardzo miękka, taka odżywiona, taka pełna, taka, no naprawdę taka bardzo, bardzo, bardzo zdrowa i właśnie, jak już wspomniałam, odżywiona. No i jeśli budzę się, nakładam ten krem, idę spać, budzę się rano, to co robię? Albo przemywam twarz tym tonikiem, albo innym, który mam akurat w swojej pod ręką, no i nakładam krem na dzień. Krem na dzień musi szybko się wchłaniać, bo ja nie mam rano czasu. Musi nawilżać i musi dobrze sprawdzać się pod makijaż, czyli makijaż w tym kremie nie może mi się rolować, nie może tłuścić, jakby krem nie może sprawiać, że podkład będę miała tłusty, że będzie szybko się ścierał.
No i tutaj mam krem również rozjaśniająco-nawilżający z serii Oilan. Jest to krem przeznaczony do pielęgnacji skóry właśnie z przebarwieniami, wrażliwej i ze skłonnością do reakcji alergicznej. Ten krem również w swoim składzie zawiera witaminę C plus E. Zawiera także olej arganowy, zawiera także, jak wam mówię, kwas hialuronowy i masło shea. I on tutaj ma też kwas laktobionowy. I ten krem jest bardzo fajny, znakomity wręcz rano pod makijaż. On też wydawać by się mogło, że ma dość treściwą, gęstą konsystencję, ale bo tak jak ten krem na noc, on bardzo szybko się wchłania i bardzo dobrze nawilża cerę. I no użycie kremu możecie poczekać 2 minuty i już możecie nakładać makijaż. Makijaż bardzo dobrze trzyma się na tym kremie. Nie roluje się, nie ściera się, jakoś nie świeci się, nie robią się plamy. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Trzyma się kilka godzin dobrych makijaż, bez konieczności poprawek. Więc uważam, że naprawdę krem radzi sobie super. Co zauważyłam też po miesiącu używania tych kosmetyków razem, bo ja ich staram się używać razem, czyli jeśli zmywam, to potem kolejne kroki to są właśnie dalej te kosmetyki, chyba że właśnie używam jakiegoś żelu do mycia twarzy czy kremu pod oczy, no to są inne produkty, ale podstawa to są te 4 kosmetyki. Zauważyłam, że cera jest, jakby, że przebarwienia zniknęły, że nie mam suchych skórek, które w tym okresie bardzo często występują na mojej twarzy i że ona jest taka bardziej nawilżona. Może nie taka rozświetlona, ale jest taka, nie jest taka zszarzała w tym okresie i nie straszne mi ani kaloryfery, ani wiatr na dworze. Więc naprawdę bardzo serdecznie polecam wam tą serię. Jak już wspomniałam na początku, znajdziecie ją w drogeriach Superfarm, więc koniecznie sprawdzajcie. One są bardzo często na promocji, więc możecie je wyhaczyć również w dobrej cenie. Ja wam bardzo, jak wspomniałam, polecam i dajcie mi koniecznie znać pod filmem, czy używałyście tych produktów, czy w ogóle słyszałyście, że Olian wyszedł z produktami do twarzy, a nie tylko, bo pewnie Olian wam się kojarzy z produktami bardziej do pielęgnacji dziecięcej, skór alergicznych, atopowych, a tutaj takie fajne produkty. Zapraszam was do komentowania na dole, zasubskrybujcie, dajcie kciuka w górę, a i pamiętajcie, że obszerny wpis na temat tych kosmetyków znalazł się również na moim blogu, do którego link znajdziecie na dole. Pozdrawiam, pa!